wyprawkę pierwszemu narodzonemu w 2021 roku w gminie Suwałki Dziecku przekazał dziś Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy. Roman Paweł Garza z Magdalenowa przyszedł na świat 10 stycznia, ale wójt czekał z prezentem, bo mieszkanki gminy rodzą w różnych szpitalach i zanim samorząd otrzyma pełne dane, mija około miesiąca. Kiedy wszystko było wiadomo, samorząd przygotował prezenty i dziś Zbigniew Mackiewicz zaprosił Romana i jego rodziców do urzędu gminy po ich odbiór. Chłopczyk otrzymał m.in. dziecięcy fotelik. Rodzice, Aleksandra Rudziewicz i Paweł Garza, nie kryli dumy z syna. Roman, który imię otrzymał po dziadku, jest ich pierwszym dzieckiem. Cieszyli się, że chłopczyk przyszedł na świat silny i zdrowy. W czasie całego spotkania ani razu nie zapłakał. Romuś urodził się 10 stycznia w niedzielę o 9:30. Przywitaliśmy to nasze pierwsze dzieciątko. Samopoczucie bardzo dobre. Cieszymy się, jesteśmy szczęśliwi z dzieciątka i no, wszystko jest w porządku, wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Dopóki nie płacze. Dopóki nie płacze, tak. Rośnie zdrowo, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy, cieszył się, że 2020 był kolejnym rokiem o dodatnim przyroście naturalnym w gminie Suwałki. Od kilku lat w gminie rodzi się około setki mieszkańców. Umiera około 70 osób. Przyrost jest dodatni. Rośnie liczba mieszkańców. No już od kilku lat próbujemy spotkać się z mieszkańcami, tymi, którzy się pierwsi urodzą w danym roku. W tym roku spotkaliśmy się z Państwem z Magdalenowa i z ich dzieckiem Romanem i chcielibyśmy gratulować właśnie rodzicom, życzyć dużo satysfakcji, dużo radości, a dla dziecka oczywiście dużo zdrowia i jak najmniej problemów, zmartwień dla całej rodziny i gratulując właśnie tego wydarzenia, że w tym roku jako pierwsze dziecko, które się urodziło na gminie Suwałki, to pochodzi akurat z Magdalenowa. Ten przyrost naturalny, czy urodzenia dzieci z roku na rok są w bilansie dodatnim. Mamy więcej urodzeń jak zgonów. To bardzo jest pozytywne. To daje nam to, że dla gminy przybywa mieszkańców, a nie ubywa, gdzie w większości gmin tendencja jest niestety jest w drugą stronę, że tych mieszkańców ubywa. Wzrost liczby mieszkańców potęguje napływ osób, które osiedlają się w gminie. Na przestrzeni 20 lat zanotowała ponad 20% wzrost. W efekcie gmina Suwałki jest jedną z nielicznych w województwie, której populacja rośnie. Gmina też ma swoją jakby taką też politykę, żeby tych mieszkańców było coraz więcej, żeby się mieszkańcy osadzali, się budowali się na gminie i przyrost gminy mamy dodatni, bo na przestrzeni można powiedzieć 20 lat ponad 20% mieszkańców u nas przybyło. Nie są to mieszkańcy, którzy się urodzili, bo to nie sposób byłoby, tym bardziej tych urodzeń musiało być dużo, ale to są te osoby, które się też postanowiły zmienić miejsce zamieszkania i zamieszkać na terenie gminy Suwałki, wybudować dom czy przeprowadzić się do rodziców. No jakby są różne powody ku temu, a cieszymy się bardzo z tego, że jesteśmy jedną z niewielu gmin, też w województwie mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, gdzie mamy ten przyrost dodatni i nasza gmina z roku na rok o te kilkadziesiąt, a były lata, że nawet kilkaset mieszkańców nam przybywało.